Dobra, to gdzie to sekretne przejście? Raczej nie tutaj. No, na najwyższą kondygnację, tak? No to trochę schodów raczej przed nami. Chyba, że nie nastawiam już górę. Ja sobie wybieram takie miejsce, gdzie jest jakieś tam ryzyko, że spadnie. Okej, czyli spodziewam się jakiegoś okna do stłuczenia, albo zarażony do wywabienia. To na pewno właściwe miejsce? Tak. Tym budynkiem przejdziemy do tego obok. Dobra, te okna są nie tutaj, nie bezpodstawnie, na pewno. A, tak sobie mogę po prostu przejść. Jak i co? Po co? Młody, aż tyle ominąłeś? Okulista, dobrze widzę. Czy dentysta? Nie, raczej okulista. No ale to raczej to aż gwarantuje tabletki. Nie no, młody się przycisnął tam, ale... A, muszę z powrotem? Dobra, spoko. Nie, ale no, gdzieś tutaj muszą być jakieś tablety, po prostu nie chcę im się wierzyć, że nie. No u okulisty, no proszę. No właśnie. Więc co możemy zainwestować? Nie. Tu już mamy. To się przyda. Dobra. Na to, na co zbieraliśmy. No, ulepszone apteczki to już tak mniej mnie interesuje trochę w jej przypadku. Ale tam było wyraźne zejście na dół, możliwe. Ale lew bardzo chce, żebyśmy tutaj się przycisnęli. Aha, dobra, ale jednak wolę na dół w takim razie. Dobra, sorry, musisz się cofnąć, chyba że nie chcesz mi towarzyszyć. Czyli ja tu byłem sekundę temu, dosłownie. Niemożliwe, ta butelka by tu nie została. Ej, ani ten Max Schmack, nie? Dobra, co mogę zrobić? O, proszę bardzo. Słysz. Czy miałeś coś do powiedzenia, bo... usłyszałem takie hmm. Tańczące koty. Ludzie w dawnych czasach byli dziwni. Na swój sposób na pewno, no. Mhm. No mógłbym trafić w sam środek, ale raczej za to... Znaczy, jakaś bonusowa lokacja się nie otworzy. Pewnie. Chyba. Może. Nie, szkoda było to, żeby to sprawdzić. Ej, ale stop, 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 stop. To może, może i tutaj nawet. Pewnie, że tak, ale tędy weszliśmy, dobra. Mhm. Ale, czy tą samą drogą się uda? Na górę. No i świetnie, dobra. Nie straciliśmy dużo. Obejrzeliśmy przynajmniej całą lokację. I tak bankowo coś pominąłem. A może jednak nie. Nie, jestem ciekaw, jak wygląda ten most, o którym Serafici wspominają cały czas. Co to jest za budynek w ogóle? Jeżeli okulista, tutaj co to ma być? Ktoś tu śmiga zawodowo na rowerze? No, w sumie puchary. Czyli co, prywatne mieszkanie czy biuro? Tak patrząc po wystroju, wygląda jak biuro. Może jakaś sportowa marka tutaj po prostu miała swoją siedzibę. Tutaj spotykał się zarząd. Co kurwa? Wiesz, że nie dam rady, nie? Możemy to obejść, jeśli nie chcesz. Nie, nie chcę. Znaczy no, poszła w siłę, nie w gimnastykę. Zresztą widać po tych schokach. Każdy jeden z podparciem. No ale może to się uda jakoś tam przerodzić w jakiś tam delikatny pozytyw. Po pierwsze nie spadając, a po drugie... Miałem kuzyna, który miał lęk wysokości. No i miał rację. No.
czy jakikolwiek irracjonalny lęk ma słuszność? I w ogóle, czy można to w tych kategoriach rozkminiać, bo... Albo masz jakąś fobię, albo nie. Arachnofobia, schizofrenia, to różne są przypadłości mentalne. I zazwyczaj nie wybiera się. Jak wysoko musimy wejść? Nic ci nie będzie. Czyli wysoko, tak? Tak. Cholernie wysoko. A może jedno choć raz. Zawsze w ten sam sposób, on zawsze dziwnie leci. Że potyli są od razu w kamień. No mam nadzieję, że na końcu nie będzie oceny, ile razy zginąłem i tak dalej, no bo część tej śmierci jest dobrowolna. O. Nic ci nie będzie. Czyli wysoko, tak? A, może coś innego było. Ej, czy tam drewno jako budulec? Czy te monstry będą z drewna? No, one muszą być z drewna, no faktycznie, przecież... Gdzie tutaj ktoś stalowe pręty? Jeszcze trzeba było je zespawać, to... Czym? Maszyną z poprzedniej epoki, o! Ja to... Jak on się tam znalazł już? Ach, dobra. To już jest bardziej wygimnastykowane, niż można sądzić. Przekażcie dalej. Starsi zgodzili się zawrzeć rozejm z wilkami. Nie będą zbliżać się do naszej wyspy, ani przeszkadzać rafitom przechodzącym przez zewnętrzną część ich terytorium. Aby utrzymać pokój, musimy współpracować. Nasze cele się nie zmieniły, po prostu zamierzamy je osiągnąć w nieco inny sposób. No, czyli informacja jakoś tam krążyła. Ktoś i tak koniec końców złamał zasady rozejmu. No i się skończyły, jak się skończyły. Sorry, musiałem. No, chyba nie o to chodziło. No, ale w sumie żyjemy. Jedyne parę kroków nas dzieli od miejsca, gdzie już byliśmy. No, ale trochę wspinaczkowo faktycznie. Mówisz, że tutaj nie dasz rady, tak? Jak on. I w sumie ja nie wiem, czy dałbym radę. Tak za pierwszym razem musiałbym potrenować wcześniej. W sumie nie wydaje się to trudne. Ale im człowiek starszy, tym mniej gibki, tak to nazwijmy. Już tego nie znaleźliśmy. Wilki nie patrzą do góry. Co za niby znaczy? Że nieważne ilu was jest i ile macie broni, znajdziemy sposób, by was podejść. Może przestań mówić my, skoro chcemy cię zabić. No, trochę racji ma Abi teraz. Nie, serio? Za zgolenie głowy? To solidny wyrok. Może nie masz wyrzutu sumienia, że ogoliłeś łeb i twoja... żona, siostra i tak, czy cokolwiek straci rękę? No, Może od razu w ten sposób? Ktoś dostał. I znowu bardziej czekam, aż oni wyskoczą. I jeszcze jedna. Hej! Po lewej! Przybiegł, pobiegł, wybiegł. Angel! Tak się zwał. No, daleko chyba było do anioła, ale idąc terminologią serafitów, miał jeszcze oba skrzydła. A tutaj, dobra. Nie wiem, myślałem, że znowu będzie gdzieś tam krążył albo coś, ale... W sumie ja bym zrobił tak. Lepiej zwiewaj! Chyba ty! Wszyscy? Rzekłbym, że tak. Nic ci nie jest? Nie. No nie, wcale. Pokaż tą rękę. Dam radę. Rana postrzałowa? No... Poszło na wylot, czy... Słyszałaś, jak mnie nazywali? Tak. Chcesz mnie o to spytać? Chcesz, żebym cię o to spytała? Nie. Dobrze. A co, Angel? To było do niego? Nie, bo gdzieś umknęło mi to, jak na niego zawołano.
Będę musiał sobie w trakcie renderowania podejrzeć. Wy możecie sobie cofnąć. Jeżeli wam to też umknęło. Dobra, czysto. No ale łazienki, łazienki to dropsy. Gdzie moje dropsy? Mogę ewentualnie spływać każdą kabinę. Nie no, nie, może nie pociąć, ale... Co tu się... Czy ona tylko podchodząc rozwaliła całą toaletę? Można, tylko po co? Rozumiem, że teraz wychodek jest lepszym rozwiązaniem niż zwykła toaleta, ale uła. Tu się podziało. No ja zwykle stracił nóżki, ale ej, wygląda trochę jak anioł, w sumie ten też. No, choć ten bardziej. Druga połowa. Dobra, nie ma co się przyglądać. Liczę się ze skutkami, jak rzucam bombę rurową, więc... W sumie z grubsza o to chodzi właśnie tutaj. No ja bym nie patrzeć w takim świecie, gdzie można zginąć na każdym kroku, no to już... No... Delikatność gdzieś tam znika, nie? I się pojawia taka wielka znieczulica. Na cierpienia wszelakie. No, choć co pamiętać, jednostki to nie wytrzymują po prostu i załamują się nerwowo. Tacy raczej właśnie nie przeżywają. Chyba liczę, że podniosłem wszystko, co mogłem. W sumie, ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Jeśli chodzi o zapasy. A, brakuje alkoholu. A maczeta jest jeszcze cała, więc spokojnie. Wow, w sensie co? Zaraz tam podejdziemy, spokojnie. O, jest ławeczka, więc te wszystkie podniesione śrubki zaraz się przydadzą. O, o, o. Serafici. Tak, tak chciałam powiedzieć. Na pewno. Na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Świetne. A nie za wcześnie. Ale już tam będę miał jakiś tam ogromną sytuację. 52 tylko mam. Daj mi chwilkę. Stabilność. Kuszy. Może zacznę je używać wreszcie. Dobra, za 57 czemu nie. Choć może za tyle, że mogłem gdzieś zainwestować w pojemność. A! No faktycznie, to zwiększy stabilność na pewno. Ale na nic więcej mnie nie stać. Przy ławeczce bym się nie spodziewał. Chyba, że to jest ich łazienka. W jakiś taki dziwny sposób. Zanim na górę... A o tym mówili, że na wypasie. Aha. I tego nie było widać z zewnątrz, bo to wygląda jak... Nie wiem, myślałem, że na szybie, ale nie. Ej, nawet dobra figurka. To bardzo ładne. No i trochę straszne. Czemu ona jest nabita jakby na pal? Górę można było też tam zeszlifować jakoś. Potraktować dłutem. No. Wygląda miejsce kultu, a zrobię dym. Ej! To był dobry cios. Zaraz, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję przetestować. Albo w sumie nie. Może lepiej nie. Tym razem pójdę przodem. No, jakby coś złego miało się wydarzyć. Właśnie jakiego ręka? Nie, wygląda, że całkiem spoko. Kondolencje z powodu syna. To zaszczyt. Jest teraz prorokinią. Zginął odważnie. To powód do dumy. Jesteśmy dumni. Dziękuję. Starsi oferowali nam nowe dziecko. To wielki zaszczyt.
Elizabeth jest wdzięczna. Nie wiem tylko, czy jest gotowa. Wiedzą, co dla nas najlepsze. Tak będzie lepiej. Tak, oczywiście. O. Ups. Fajnie byłoby, może było ich jakoś oznaczyć, ale... No, stabilność się przydała teraz. Dobra, nie zauważył. Więc widzę, ewidentnie tutaj wypadałoby to zrobić po cichu. No właśnie, tutaj teraz walka na wielu poziomach. A ja w poszukiwaniu zapasu zacznę od dołu. Niczego nie ominąć. Oj. Kto i gdzie? Czy zasadne byłoby spojrzenie na górę po prostu? Ale tu idzie zejść jeszcze niżej? Nie. Dobra, to trochę na widoku stoję. Kto i gdzie? A, ona i tu. Chyba. No można i tak. Ale z drugiej strony po co? Gdzie to jest ten koks, tak? No to tutaj strzał w... A może? Strzał w głowę da radę? Czy mogę się też zakraść po prostu? Dobra, spróbujmy w ten sposób. No ciut szybciej, Abby, abyś mogła. I ciut. Prosto w serce. Ja tam myślałem, że bardziej pójdziemy w głowę albo coś. Tętnicę szyjną, na przykład. No to w głośny sposób, wiesz? Jeszcze nie zasłaniając ust ofiary nawet. Jeszcze jedna łuczniczka tutaj gdzieś była, jeśli dobrze widziałem. Ale zapasy też. O. No nie trafiłem. Dobra, strzał w łeb. O ja. No to Alkibe. No wstawaj. Abby, po pierwsze. A, jeszcze w plecy. Ktoś do mnie strzela. Oj, chyba pierwszy raz zginiemy. Albo nie. Dobra, to się uda. Raczej. Albo nie. Albo nie. Ej, ich tutaj jest, kurde, sporo. O, batonik. Strzała gdzieś na wysokości. O, może też daje radę. Dobra, dwa pociski starczą. Nie mam alkoholu, kurde. Ej, no ale tu cała 17, też się wystrzelamy delikatnie. No, widziałem tego jednego. Kurde, może było to po cichu zrobić. Równoczesny atak? To byłoby mądre. Uuuu! Kurde! No! Kiepski pomysł? Właśnie. Ostrzał w głowę. Zabija. Pierwsza śmierć Abby, tak naprawdę. No i w tym momencie historia się kończy. Nie udało się znaleźć lekarstwa. Pewnie umarł w butach. No i gdzie jesteśmy? Ilu ich zostało? Nie wiem, jak wygląda sytuacja teraz. Dobra, ten jest martwy. A ta duża? Też. Ale to może nie dać się wypatrzeć. To jest dobra strategia teraz. Może faktycznie spróbuję ich ominąć. Jak się uda, jakoś. Czy się kogo mogę po cichu?
No, przy klatce schodowej. Mhm. Kiepskie miejsce na ukrycie zwłok. Ale póki co lepszego nie ma. Jest tu ktoś? Dobra, zwłoki na dole. Ale zwłoki już nie krzykną. Nie zaalarmują reszty. Tak, tak, tak. Widziałem, widziałem, widziałem. Spokojnie, ale mam na to kuszę, jakby co. Może po prostu poczekamy. Aż tu przyjdzie sama. Idzie? Idzie. Musi być blisko. Ale cofnie się. Oj. Dobra, może lepiej nie oglądać za siebie, albo w sumie. No, można i w ten sposób. Trzeba ewidentnie patrzeć do góry. Oni wszyscy z góry się zbiegli. O, o. Z której podejdziesz? Z tej? I po cichu, po cichu, po cichu, po cichu. Jakie zapasy? Bełty. Max Buchtelek i max zdrowia. Mam totalnie inaczej niż ostatnio, nie? Ja mam chyba lepszą maczetę. Ale dziękuję, dziękuję. Oby się nie przydała. Dobra, tam go widzę. O, o, i tam też. Dobra. A to tylko ty. Okej, okay, spoko. Którego najpierw? Ten łatwiejszym celem. Zastanawiam się, czy ktoś to widział. Przed ten. Ej, mam chyba tendencję do strzelania ludziom w gardła. Serafitów, nieważne. Ta, pieprzy się. Dobra, zginęli, tak? Wszyscy. No i oby cię nie pokarało od razu, że będzie też ostatnim. Nie, ale widzieliście, dało się to zrobić jednak. Po cichu. No tylko wykorzystałem sporo bełtów. No ale po co są za sprawy głośno, wykorzystuję nie tylko bełty, więc... No to chyba jednak było lepsze podejście. Zapasy... Ewentualnie bełty tylko bym podniósł, jakbym mógł. No i proszę bardzo. Jeszcze przypominam, częściej odzyskiwane niż strzały. Strzał chyba tylko i wyłącznie w przypadku trafienia w głowę, a bełty częściej. Czyli coś dla mnie. Jakim cudem Max Schmatt? To się wydaje lepsze rozwiązanie. Co jeszcze mogę za 29 dropsów? Niech będzie. Nie no, może z bombą to od razu nie. Przy chwili mówiliśmy o cichym podejściu, a tutaj z bombą zasuwasz? No nie, no, można i tak. Stamtąd już raczej nikt nie wróci. Okej, okay, dokąd teraz? Czekaj, niech zgadnę. Do góry. Tak. Co, po dźwigach będą chodzić, czy co? No i znowu tabletki podniesione, mogłem jakieś lepsze ulepszenie pewnie niż tworzenie przedmiotów w szybszym tempie. No ale cóż. What done is done. Dobra, czyli nikogo. A w dalszym ciągu nie chce się pokaleczyć. A wbiegam w to w szkołę już normalnie. No pociśnie, że może to jest relikt starych czasów. Nie powinni z niej korzystać. Tylko schody albo lina. Choć pytanie, jak bardzo trzeba się cofnąć w przeszłość, żeby już móc coś określić jako z tej ery. Nic więcej? Ja myślałem, że coś tu było. Hej, ściągnij te drzwi. No, siłę na pewno ma, żeby to zrobić.
celowo nie chciałem spojrzeć w dół. Dać ci radę? Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? No, jakby szybciej biegasz. Jesteś bardziej skupiony. Odczuwasz mniej bólu. Każde złe uczucie, pocące się dłonie, bijące serce, to znaki, że rośniesz w siłę. Celowo patrzę na dół. Nie czujesz strach. Pomyśl, że twoje ciało się przygotowuje. Tylko w słabości mogę poczuć prawdziwą siłę. No nie wiem, czy tutaj... O, przerażenie! Ona się autentycznie boi. O, ja bym teraz mógł na nią spojrzeć? Nie, nie będziemy jej torturować. Nie jesteśmy jak ona. Też podejrzewam, że tutaj może być dalszy ciąg tortur, jeżeli ten most będzie jakoś niezabezpieczony. Ale dobrze, to w następnym materiale. Wielkie dzięki za oglądanie tego, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!